Cześć, witajcie z tej strony Grid. Początek tygodnia no, nie był najbardziej udany dla Helldiversów. Patch, który wyszedł średnio przypadł społeczności do gustu. No, nie ma się co dziwić, nikt nie lubi jak się nerfi im zabawki, nie? A w tym patchu zostało znerfionych bardzo dużo broni. Zwiększony został poziom trudności, zwiększona została ilość patroli, więc ludzie nie są szczęśliwi. Co do tych patroli, zabawne jest to, że im mniej osób gramy, tym więcej patroli się pojawia, nie? No coś nie do końca chyba o to chodziło. Wiadomo, że gra z randomami bywa różna. Lepiej mieć jakichś tam swoich zaufanych ziomeczków, którzy wiesz, że nie strzelą ci w plecy, niż ryzykować, że zostaniesz wyzywany i wykopany i jeszcze zastrzelony. No wiadomo, no nie, ziomeczki nie zawsze są w stanie grać, dlatego czasami fajnie jest polecić solo, nie? No teraz będzie to bardziej karkołomne niż było. No ale to myślę, żebyśmy przeżyli. Prawdziwym problemem jest to, co się wydarzyło później, pod koniec tygodnia. A dokładnie rzecz biorąc 3 maja. Ale może przejdźmy do konkretów, ponieważ wszystko jest na papierze. Także zaraz będziecie mieli okazję zobaczyć, o czym mówię. Jest to informacja z 3 maja. Helldivers 2, informacja o łączeniu kont. Uwaga Helldiversi. Z powodów technicznych w momencie premiery Helldivers 2 zezwoliliśmy na tymczasowo opcjonalne łączenie kont Steam z PlayStation Network. Ten okres właśnie się kończy. Poniżej znajdują się szczegóły. Może od razu sobie rozbijmy to na akapity. Pierwszy akapit. Tymczasowo pozwolili na łączenie opcjonalne, łączenie kont. W porządku, wszystko ładnie, pięknie. Faktem też należy do tych ludzi, którzy przegapili, którzy nie zauważyli, że jest gdzieś tam w prawym dolnym rogu napisane, że będzie to potrzebne. Tylko pytanie, jak to się ma do zasad, które ma PlayStation Network? No to już wam pokazuję. No i kurde jak byk, mamy napisane, że niektóre gry PlayStation mogą wymagać połączenia konta, posiadania konta PSN. No, lipa, nie? Tylko nie do końca, bo jeszcze w kwietniu w ich zasadach stało, że zarejestrowanie się w usłudze PSN grając na PC jest opcjonalne. To jak to kurwa w końcu jest Sony? Musimy mieć to konto u was, czy go nie musimy mieć? Bo nawet na waszej stronie, na stronie zakupu Helldivers, w często zadawanych pytaniach było napisane, zapewne już nie jest, nawet nie chcę mi się sprawdzać, ale było napisane, że posiadanie konta w PlayStation Network nie jest potrzebne. No what the fuck? Wytłumaczy mi to ktoś, bo ja już nie ogarniam. Lecimy dalej. Łączenie kont jest niezwykle ważne dla ochrony naszych graczy i zapewnienia im bezpieczeństwa gwarantowanego na PlayStation i w grach PlayStation Studios. To najlepszy i główny sposób ochrony graczy przed niewłaściwym zachowaniem się poprzez blokowanie osób nękających i psujących zabawę. Gwarantuje też graczom zablokowanym prawo do odwołania się. Mówienie o Sony i o bezpieczeństwie to tak jak używanie kondona zrobionego na drutach. Tutaj jeden z graczy postanowił nawet się pofatygować i wypisać wszystkie co ciekawsze wpadki Sony, jeśli chodzi o naruszenie bezpieczeństwa. I oczywiście ja rozumiem, że Sony nie jest jedyną firmą, którą atakują hakerzy. To samo może się stać na Steamie, to samo może się stać w Microsoftie, gdziekolwiek indziej. Oczywiście, że tak. Tylko
gdzie tu jest logika? Jeżeli moje dane są w jednym miejscu, to raczej szansa na ich wykradzenie jest mniejsza niż wtedy, kiedy moje dane będą w 10 różnych miejscach. Zwłaszcza takich, które już nieraz były hakowane. No coś pokrętnie tutaj, nie? To poszło. Z ciekawości postanowiłem sprawdzić, co jest potrzebne do założenia konta. Jakich danych wymagają. Data urodzenia. Kraj lub region. Preferowany język. Identyfikator wpisu, czyli adres e-mail. Hasło. Imię, nazwisko. Twoje prawdziwe imię i nazwisko. I adres. Nie wiem, może jeszcze kiedy nie ma mnie w domu, albo kiedy wyjeżdżam na wakacje. No ale to nie wszystko, słuchajcie, u nas jeszcze nie jest tak źle, ponieważ w niektórych krajach, w Anglii, jeżeli się nie mylę, żeby zweryfikować swoją datę urodzenia, jest potrzebny skan biometryczny albo wysłanie zdjęcia dowodu, prawo jazdy, czy jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego nasz wiek. Oczywiście Sony zapewnia, że te dane zostaną tylko wykorzystane do weryfikacji wieku i od razu zostaną po tej czynności usunięte. Jasne. Już to widzę. No i lećmy dalej. W związku z tym, począwszy od 6 maja, wszyscy nowi gracze w Helldivers na platformie Steam będą musieli połączyć swoje konto Steam z kontem PlayStation Network. Obecni gracze przez Steam zaczną otrzymywać komunikaty o konieczności logowania się od 30 maja. Do 4 czerwca będą musieli połączyć swoje konto Steam z PlayStation Network. Konta PlayStation Network są bezpłatne i łatwe w konfiguracji. Wystarczy skorzystać z tego linku. Kurwa, łaskawcy, nie? Cały miesiąc nam dali. A tak na poważnie, dlaczego mam łączyć konto, swoje konto Steam z kontem PlayStation? Dlaczego mam łączyć swoje konto z kontem, nie wiem, na przykład Electronic Arts? Właśnie, tutaj też jest ciekawa sprawa. Lubię Mass Effecta. Przyznaję się, moje guilty pleasure. Bardzo lubię Mass Effecta. Chciałem sobie w niego pograć, odświeżyć ten tytuł. I wiecie co? To jest singlówka, nie? Tak, posiada launcher. Wziąłem, kupiłem Mass Effecta. Wziąłem go, pobrałem, zainstalowałem. I co mi się pokazuje, że muszę się zalogować w pieprzonym launcherze Electronic Arts. W tym momencie po prostu wyłączyłem grę i ją odinstalowałem. I tak sobie leży w tej chwili na Steamie nieużywana. I tak samo będzie niestety z Helldiversami, ponieważ nie mam zamiaru logować się w żadnym pieprzonym PlayStation Network. Nie mam takiej potrzeby. Jeżeli kiedykolwiek taka potrzeba zajdzie, to zrobię. Tutaj też nasuwa się jedno pytanie w mojej głowie. Nasuwa się ich więcej, ale jedno zasadnicze. Przypuśćmy, że coś odwalę, albo i nie. Wcale nie trzeba dużo, nie? Żeby dostać na PlayStation bana. Powiedzmy, że dostanę tego bana na PlayStation. A będę miał konto połączone ze swoimi innymi kontami, ze Steamem, z, nie wiem, Microsoftem, z Electronic Arts, czy jakimkolwiek innym. Co, te firmy nie wymieniają się danymi? No oczywiście, że tak. I teraz co, podpadnę u jednych i wyląduję na czarnej liście u wszystkich? Jest mi ktoś w stanie zagwarantować, że tak nie będzie, że moje dane nie pójdą nigdzie dalej? No nie. Mogą mi to powiedzieć, ale to będzie gówno prawda. Wszyscy o tym dobrze wiemy. No i słuchajcie, kolejna sprawa. PlayStation ogarnia jakieś 69 krajów.
No a już liczmy dla równego rachunku, niech będzie, że jest w 70 krajach. Steam około 200, niecałe 200 jest, nie? Czyli PlayStation ogarnia 1/3 tego, co Steam. I tutaj pojawia się pytanie, kto zezwolił, kto pozwolił, kto wymyślił w ogóle to, żeby każdy posiadający Steama mógł zakupić Helldivers. Nie chcę tutaj wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale czy to nie jest scam? Czy to nie jest świadome oszustwo? Ponieważ jeżeli, tak jak PlayStation twierdzi, od samego początku było wiadomo, że potrzebny będzie dostęp, tak, do PlayStation Network, to dlaczego sprzedawali tą grę ludziom, wiedząc, że nie będzie im działała, ponieważ nie będą mogli posiadać PlayStation Network, ponieważ w ich kraju po prostu tego nie ma. Chodzi o nabicie kasy. Może nie będą chcieli tego refundować. No nie wydaje mi się. Okej, ktoś powie, w porządku, weź sobie, zrób VPN-a i zaloguj się po prostu z kraju, w którym PlayStation jest dostępne, nie? No dobra, tylko że to jest niezgodne z regulaminem PlayStation, z regulaminem Sony. I co wtedy? No możesz dostać bana. I to perma, nie? Inna sprawa wychodzi na to, tak, że kupiłem grę za jej pełną wartość i jeżeli mam tego pecha, jestem w tej części świata, która no niestety nie ma dostępu do PSN-a, to jeszcze będę musiał płacić abonament, tak, za VPN-a, żeby móc grać w grę. Robi się coraz ciekawiej, nie? No tutaj są takie fikoły logiczne, że to się w pale nie mieści. Bo jeżeli wiedzieli, że gra będzie tylko i wyłącznie dla ludzi zalogowanych w PSN-ie, to znaczy, że świadomie oszukali 2/3 świata, tak? Na to wychodzi, nie? Ponieważ na Steam obsługuje 200 krajów, PlayStation obsługuje, czy Sony obsługuje 70. No, rachunek jest bardzo prosty. Dla mnie to jest czystej wody scam. Ktoś powinien za to beknąć i to grubo. Tak już powoli kończąc, nasuwa mi się jeszcze jedna myśl, no bo Sony odwala ostatnio numer za numerem, nie? Dosyć głośno parę dni temu była afera ze Stellar Blade, w którym to no wpadła cenzura, tak? Nie dostaliśmy do końca takiego tytułu, jaki był nam pokazywany. Dużo ludzi się wkurzyło, dużo ludzi zaczęło wycofywać swoją subskrypcję, anulować, tak, PlayStation Network. A słupki zapewne Sony poleciały w dół. I teraz się zastanawiam, czy czystym przypadkiem jest to, że nagle w tym samym kwartale rozliczeniowym kilka milionów graczy musi się zalogować do PSN-a, ponieważ nie będzie mogła grać w bardzo popularną grę. No, chciałbym zauważyć, że Helldiversów kupiło, sprzedano ponad 8 milionów kopii. I chyba nie będę daleki prawdy, jeżeli powiem, że z dobre 2/3 tego, no to na pewno byli gracze PC-towi. Teraz tym wszystkim graczom każą się zalogować do PSN-a. Kurwa, w Excelu to będzie naprawdę pięknie wyglądało, nie? Jak słupki skoczą w górę, jak kilka milionów graczy dzięki jednej grze
zapisało się do PlayStation Network. Myślę, że ktoś dostanie grubą premię za to, jeżeli to przejdzie, a udziałowcy no oczywiście będą bardzo zadowoleni i uśmiechnięci, ponieważ no, słupki się będą zgadzały, nie? Co jest zabawne i smutne dla mnie zarazem jako fana Helldivers, ponieważ naprawdę uwielbiam tą grę. Jeden z community managerów powiedział, że jeżeli ciężko ci poświęcić 2 minuty na założenie konta PSN, to idź sobie na Steama i zmień swoją recenzję, ponieważ no jak wiecie zapewne Helldivers miał w większości pozytywne, bardzo mało tych negatywnych było. I wiecie co? Ludzie to zrobili. W tej chwili no wiadomo, ostatnie recenzje w większości negatywne, ogólne recenzje Helldivers już są mieszane. Tylko w dniu dzisiejszym, czyli 4 maja, doszło 71 tysięcy negatywnych ocen. 71 tysięcy. Jakaś masakra. Ale no niestety, Sony wkurwiło ludzi. Lepsi starają się załagodzić konflikt, ale community managerowie go podsycają, pieprząc takie głupoty i atakując swoich fanów, że to się w pale nie mieści, to się nadaje w ogóle na zupełnie inny film. Mi, jako naprawdę fanowi tej gry, jest przykro, bo tak jak powiedziałem na samym początku, Helldivers przez Sony się wypierdoliło na ryj i już się z tego nie podniesie. Być może uda się załagodzić sytuację, może coś się uda ogarnąć, ale niestety te słupki spieprzyły już wszystko i to jest nie do naprawienia. No dobrze, tym smutnym akcentem żegnam się z wami, trzymajcie się. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Na razie.